Cieszę się bardzo, że tak dużo Was tutaj przybyło. Powiem Wam, że tradycją było tak, że święty Mikołaj, jak przychodził do dzieci, przekonywał ich, czy są grzeczne, pytał, czy potrafią mówić macierz. No tu siostry i księża zapewnili mnie, że wy to wszystko umiecie, że jesteście bardzo pięknymi i dobrymi uczniami. Bo wiecie, święty Mikołaj kiedyś tak mówiono, że dar grzeczny ciasteczko, a zły cześć ludzeczko. A my tylko zostaniemy przy tym dobrym, więc czy pozostaniemy przy obdarowaniu. Życiorysy sióstr pełniących posługę oraz ich wspomnienia, szczególnie drastyczne te z okresu wojny, ale mówiąc o tym, że rzeczywiście to było coś silniejszego od chęci własnego życia, zdrowia. I moja refleksja jest taka, zapraszam wszystkich serdecznie do skłonienia się choćby kilka minut nad treściami zawartymi w wystawie. To wszystko wyraźnie pokazuje, że chęć niesienia pomocy, bez względu na miłość do bliźniego, daje sens w życiu, daje siłę, daje odwagę i ogromną radość. Jedna z planszy opowiada o szaryce w siostrze Józefie Słupiańskiej. Jest to osoba, która w maju bieżącego roku kończyła 103 lata, właściwie przez ponad 80 lat spełniła tę posługę. I do dzisiaj jest jej ogromna radość. Zachęcam wszystkich do zwiedzenia tej wystawy. W krużgankach są katalogi, które można zabrać ze sobą, zagłębić się w treści i wrócić po to, by z radością móc jeszcze raz przyjrzeć się tym treściom, które akurat najbardziej do każdego z Państwa dotyczą.